Gosia Andrzejewicz wciąż jest na ustach fanów i prasy. Nie usunęła się w cień, chociaż macierzyństwo wiele zmieniło w jej życiu. Specjalnie dla stacji Telpol Info artystka udzieliła obszernego wywiadu. Gosiu, ostatnio wiele się działo w twoim życiu. Czy wraz z macierzyństwem zmieniły się priorytety? Macierzyństwo przede wszystkim bardzo mnie uszczęśliwiło. Zmieniły się priorytety, na pewno tak, ale przede wszystkim bardzo dużo mnie nauczyło. Przede wszystkim nauczyło mnie doceniać najmniejsze rzeczy, które pojawiają się w naszym życiu, a których wcześniej zupełnie nie doceniałam. Mój maluszek, jak tylko wstaje rano, śmieje się, jest zadowolony z wszystkiego, co się wokół niego dzieje. Czy jest słońce, czy jest deszcz. Dla niego wszystko jest powodem do uśmiechu. I to mi właśnie uświadomiło, że my też, jako dorośli, powinniśmy się z wszystkiego cieszyć. Stąd też moja najnowsza piosenka pod tytułem Doceń to. Chociaż głowie milion wspomnień rozbłyskują przeszłość i ogniem, dalej zostawię, ciesz się chwilą, co trwa. Poczuj na skrzydłach ten wiatr, wolny jak ptak, zniesie wysoko w stronę tych marzeń. To jest twój czas, więc uwierz siebie. A czy posiadasz jakiś klucz w doborze ludzi, z którymi współpracujesz? Oczywiście, że tak. Dla mnie bardzo istotne jest to, żeby ludzie, którzy są wokół mnie, byli osobami przede wszystkim kreatywnymi, żeby byli bardzo zdolni. Tylko tak naprawdę najlepszych profesjonalistów, najlepszych fachowców poszukuję w swojej dziedzinie, bo no, chcę robić po prostu najlepszą muzykę, jaką tylko da się zrobić. Właściwie nie tylko chodzi o muzykę, ale czy też, nie wiem, jak sesje zdjęciowe robię, czy też jak proszę specjalistów chociażby właśnie do zrobienia fryzury, czy zaprojektowania dla mnie stroju. Moim kluczem jest przede wszystkim talent i taka właśnie wielka kreatywność. Nie ukrywam, że też istotne jest dla mnie to, żeby dana osoba była życzliwa, miła, bo nie wyobrażam sobie pracy z osobą kłótliwą czy też nieprzyjemną. Takie osoby od razu odpadają. Miałam w swoim doświadczeniu takie osoby i nie lubię pracować z tego typu osobami. A czy w show biznesie, w branży muzycznej jest miejsce na przyjaźń? Jak sądzisz? Być może jest, ale ja się z tym jeszcze nie spotkałam. No właśnie, Polska to dosyć trudny rynek muzyczny. Czy zgodzisz się ze mną, że tutaj nie wystarczy tylko talent? Oczywiście, że tak. Chyba, szczerze mówiąc, w żadnej dziedzinie nie wystarczy tylko talent. Przede wszystkim musi być wyjątkowy charakter, zdeterminowany, silny charakter, bo bez tego niestety no, nic nie osiągniemy. Więc trzeba bardzo mocno przede wszystkim w siebie wierzyć, wierzyć w swoje marzenia i nigdy się nie poddawać. To jest trudne, szczególnie dla artystów, bo jesteśmy takimi osobami bardzo wrażliwymi i przejmujemy się wieloma rzeczami. Natomiast no, trzeba to jednak rozgraniczyć i po prostu mimo wszystko te marzenia muszą być po prostu najważniejsze. No i tyle. Najwięksi, no jak profesor Krzysztof Penderecki mówi, że trzeba dawać siebie 120% normy, to prawda. Tak, to prawda, dokładnie. Trzeba cały czas nad sobą pracować i siebie właśnie przezwyciężać. To jest najtrudniejsze. A jaki jest twój stosunek do talent show? Chciałabyś zostać jurorką? Kiedyś miałam taki stosunek, że chętnie bym oceniała inne osoby, a z wiekiem uważam, że to nie jest dla mnie dobra rola, bo każdy ma swoją drogę życiową i naprawdę trudno jest ocenić człowieka na początku jego drogi. Może się okazać, że człowiek, który na przykład nie, na takim castingu nie przedstawi siebie w takim dobrym świetle, przez słowa krytyki może się tak załamać, że niestety nie pójdzie dalej tą drogą marzeń. I ja nigdy bym nie chciała mieć na sumieniu takiej osoby, dlatego uważam, że
Z jednej strony naprawdę te programy robią dużo krzywdy osobom, a no z drugiej strony na pewno to jest jakaś przygoda dla nich, ale na 100% to nie jest droga, którą ja bym wybrała w swoim życiu. Ty zostałaś poddana krytyce. O tak, ale to chyba każdy artysta jest poddawany krytyce, więc mnie to też nie ominęło, zgadza się. Kiedy usłyszymy twoją nową płytę? No, pojawiły się jaskółki w postaci singli. Co dalej? Pracujemy cały czas nad nową płytą. Na razie skupiamy się na singlu Doceń To, który jest bardzo miło przyjęty. Na listach przeboju zajmuje pierwsze miejsce, cały czas jest na podium, coraz więcej rozgłośni nas gra. I ja głównie teraz skupiam się na tym, żeby do jak największej ilości osób dotarła ta piosenka, bo ma tak pozytywny przekaz, motywuje ludzi. Ja dostaję mnóstwo wiadomości od maturzystów, od studentów, którzy piszą mi, że właśnie przygotowują się do sesji, ta piosenka pomogła im pozbyć się stresu, czy też właśnie maturzyści to samo. Także no to jest dla mnie największa nagroda. To są single, a masz jakąś zwartą wizję tej płyty? W jakim stylu ona będzie utrzymana? No w stylu Gosi Andrzejewicz, czyli no, na pewno będzie to płyta bardzo popowa, z tekstami, które coś niosą ze sobą, to z pięknymi melodiami i przede wszystkim nowoczesną produkcją, bo na to nakładamy bardzo duży nacisk, żeby iść zgodnie z trendami, które teraz obowiązują na całym świecie. Także to będzie taka właśnie nowoczesna płyta. Troszkę ballad będzie również oczywiście. Do której ze swoich piosenek masz szczególnie emocjonalne podejście? No jest ich sporo, ciężko wybrać. Myślę, że chyba jedną z taką, jedną piosenką, która, czy może tak, piosenka, która w ogóle zadecydowała o tym, że jestem teraz osobą rozpoznawalną, to jest piosenka Miłość, która nie jest może piosenką znaną, ale ona jest dla mnie bardzo ważna, bo to jest właśnie pierwsza piosenka, która zadecydowała o tym, że coś dalej się w mojej karierze podziało, także ta piosenka. Gosiu, masz wielu fanów, a czy ty jesteś fanką, na czyj koncert chętnie byś się wybrała? Kocham muzykę, kocham różnych artystów i chętnie bym się wybrała na koncert Ariany Grande, która już nawet niedługo będzie miała przyjemność zaśpiewać w Polsce. Chętnie wybrałabym się na koncert Beyoncé czy Mariah Carey. Także tak, to są te artystki. Wreszcie wszyscy! Czasem pragnę już promieni słońca, wtedy słyszę wokół jakiś dobry głos. Mówi mi tak, otwórz oczy, otwórz serce, znajdziesz wtedy w życiu szczęście, bo u ciebie jest szczęście w życiu jest twym cieniem, ono co dzień goni ciebie, tylko zobacz je. Czy to prawda, że jesteś miłośniczką zdrowego stylu życia? Tak, skąd te wiadomości? Masz no, bardzo, bardzo dobrych informatorów. Faktycznie, od wielu lat postawiłam na taką właśnie ścieżkę dobrego odżywiania. Ale co to oznacza? Staram się jeść jak najbardziej ekologicznie. Kupuję warzywa od takich zaprzyjaźnionych rolników, czy też właśnie ze sklepów ekologicznych. Mięso to samo. Właściwie wszystkie produkty, jeśli tylko mam taką możliwość, to kupuję właśnie w tego typu sklepach. To również dotyczy kosmetyków. Staram się, żeby właśnie nie zawierały jakichś takich parabenów, jakichś sztucznych rzeczy, które niestety wpływają na nas, wpływają na nasze samopoczucie, na to, czy jesteśmy zdrowi, czy nie. I mnie się udaje utrzymać moje zdrowie w takiej dobrej kondycji. Dzięki temu mogę występować bez żadnych problemów, bo kiedyś, zanim jeszcze trafiłam na tą dobrą ścieżkę, to niestety źle się odżywiałam i naprawdę byłam praktycznie co 2 tygodnie chora. Antybiotyki ciągle były w moim domu, więc bardzo mnie to męczyło i myślałam, że po prostu taka jest moja konstrukcja. Widocznie mam tak słaby organizm, że nie radzę sobie z wirusami, bakteriami. Okazało się, że wszystko jest winą złego odżywiania i jak tylko
No, zaczęłam się po prostu zdrowo odżywiać, odrzuciłam pewne produkty, które mnie uczulają. Wszystko się zmieniło. Tak. To jest apel o zdrowie do Twoich fanów również. Oczywiście, tak. Właśnie mam nadzieję, że zainspiruję Was do tego, aby zacząć dbać o swoje zdrowie, aby patrzeć się na to, jak dane produkty wpływają na Was, bo często bardzo dostaję dużo maili od osób, które mają jakąś depresję, są permanentnie smutne i mało osób wie, że właśnie część z tych osób przede wszystkim źle się odżywia, jest tak zanieczyszczona toksynami, to powoduje właśnie tą depresję. Nie mówię, że wszystkie przypadki, ale większość naprawdę tak ma. Także wystarczy czasem po prostu oczyścić swój organizm. A teraz mamy wiosnę, więc na wiosnę właśnie powinno się zrobić chociaż dwutygodniowy albo trzytygodniowy detoks. I to już spowoduje, że poczujemy się nie tylko lżejsi, bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o figurę, o to, żeby zrzucić kilogramy, ale naprawdę, żeby oczyścić ten organizm z toksyn. Także jak najwięcej teraz powinniśmy jeść zielonych rzeczy. Ja na przykład osobiście bardzo lubię zupę z pokrzywy. Wszyscy się śmieją, że ja takie rzeczy jem, ale naprawdę teraz korzystajmy z tego. Jeśli mamy możliwość wyjścia do czystych terenów, do lasów, na łąkę, gdzie nie ma jakichś takich właśnie zanieczyszczeń, to zbierajmy pokrzywę, róbmy sobie sałatki z tego. Oczywiście trzeba sparzyć najpierw pokrzywę, żeby nie parzyła. Tak samo mniszek lekarski. To jest po prostu tak smaczne i jest to tanie, bo właściwie za darmo możemy po prostu mieć pyszne dania. I warto to zrobić. Zobaczycie, że poczujecie przypływ energii, lśniącą skórę, także no, same plusy. Myślę, że wszystkim zaimponowałaś w tym momencie wiedzą na temat zdrowego żywienia. Temat wyczerpany, ale skoro zdrowo się odżywiamy, to również warto sporo czytać. Ty lubisz czytać. Bardzo lubię czytać. Przede wszystkim właśnie najwięcej mam książek o zdrowym żywieniu przeróżnych autorów z całego świata. Od właśnie jakichś kobiet, które wynajdują różnego rodzaju diety, poprzez właśnie autorki typowo, które się skupiają na, nie wiem, na weganizmie nawet, bo miałam taki okres w swoim życiu, że właśnie jadłam tylko i wyłącznie produkty pochodzenia roślinnego. Także kocham czytać. Uważam, że jeśli tylko człowiek może sobie na to pozwolić, ma czas, to powinien właśnie się rozwijać w swoich pasjach. A właśnie moją taką pasją jest drugą, oczywiście po muzyce, zdrowe odżywianie. A nie zastanawiałaś się nad wydaniem książki? Oj, chyba jeszcze moja wiedza nie jest na tyle duża, żebym wydała książkę. Na razie się uczę. Jak wynajdę coś swojego, to tak, ale to jeszcze przede mną. Siebie w tobie nie potrafię cię zapomnieć, bo jesteś obecny w każdej chwili, która mnie otacza. Wciąż pamiętam tamte chwile, które tam mówiłeś tyle, że kochasz, że pragniesz, by było tego z tobą tu na zawsze. Czy z biegiem lat zmienił się twój stosunek do Elizy Pędowskiej? Ostatnio muszę powiedzieć, że bardzo mnie zaskoczyła, bo pewien dziennikarz próbował ją prowokować pytaniem o mój najnowszy singiel i pani Ela bardzo dyplomatycznie odpowiedziała na to, więc podoba mi się to, że jakby lata w showbiznesie nauczyły ją tego, żeby właśnie w ten sposób odpowiadać na pytania, bo krytykowanie kogoś, takie bezpodstawne, tak, czyli krytyka taka niekonstruktywna, naprawdę może tylko i wyłącznie zaszkodzić danej osobie. I nauczycielce śpiewu nie przystoi w ten sposób krytykować. Nauczycielka, czyli pedagog, ma za zadanie ukierunkowywać i dodawać skrzydeł swoim uczniom. Nigdy ganić, bo naprawdę może tylko i wyłącznie zniszczyć kogoś jednym słowem, więc to ja chyba odpowiedziałam na to pytanie już w całości. Jakich zmian życzyłabyś sobie w polskim show biznesie? Czego tutaj brakuje? Ty funkcjonujesz już lata na tym rynku, więc doskonale o tym wiesz. Myślę, że dobrze by było, gdyby
media, mówię o rozgłośniach, czy też telewizji, żeby była bardziej otwarta na polskich artystów, żeby na przykład na takim Sylwestrze nie występowały ciągle i wyłącznie te same osoby, tylko po prostu, żeby otworzyli się na innych, tak? Żeby po prostu była większa różnorodność muzyczna. Co dla nas dzisiaj przygotowałaś? Przygotowałam występ złożony z moich największych przebojów, a także z mojego najnowszego singla. I on dzisiaj będzie zaśpiewany bardzo wyjątkowo, otoczony tancerzami, którzy przygotowali bardzo ciekawą choreografię, ale nie chcę zdradzać tego, bo mam nadzieję, że zobaczycie to. Także ja już jestem bardzo podekscytowana tym występem. Lubisz występy na tego typu imprezach modowych? Ja kocham wszystkie występy. Od 12 lat występuję i za każdym razem tak samo się cieszę. Nie mam w ogóle tremy. Dla mnie to jest taka ogromna przyjemność, że robię w życiu to, co kocham. Dla mnie każdy występ to jest impreza. Tak jakbym szła po prostu na urodziny, mogę dać ludziom radość, bawić się z nimi. Także kocham naprawdę wszystkie koncerty. Przekaz dla fanów. Dlaczego warto być sobą? Warto być sobą, dlatego że po prostu jesteśmy wszyscy wyjątkowi i przede wszystkim warto wierzyć w siebie, warto wierzyć w swoje marzenia i podążać za nimi. Dziękujemy bardzo za rozmowę, Gosiu. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pozwól.